patrzcie, w tej betonozie nowoczesnej jeszcze nawet są takie stare perełki. Tak sobie mówię, że fajnie tutaj szukać w takich, wiecie, starych perłach jakichś nieruchomości. Może być taniej, ale nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj, wiecie, to jest Batumi, to jest, kurczę, kurort gruziński, więc tu ceny to już to już są wysokogórskie, jak to się mówi, jak w tym, jak Zakopany, nie? Tu jakaś, patrzcie, siłownia, jakiś gym jest. Geoln, jak można tak złożyć zdanie? Geoln.com, możecie sobie obczaić, ja widziałem tam parę typów wychodziło, no to no co ja powiem wam. Ja w UK też mi się zdarza, chodzę na siłownię i to są takie typy, słuchajcie, co to zajmie tylko maszynę na telefonie i tak siedzi, nie, cały dzień. Wiecie, no nie cały dzień, ale przyjdzie tam, posiedzi sobie na dupie, na dupie, żeby na dupie, zajmie jakąś maszynę, wiecie, dla ludzi ćwiczących, posiedzi sobie, no i wiecie, tam dziewczyna zadzwoni, czy tam ktoś znajomy, co robisz, a no wiesz, no na gymie jestem, wiecie, ćwiczę. A ile byłeś? No 1,5 godziny dzisiaj byłem na siłowni. A, to ostro, nie? Ale nikt już nie zapyta, nie? A gdzie, czy coś tam w ogóle robiłeś, czy tak tylko sobie posiedziałeś? Ale fajnie zrobiony ten, patrzcie, ten starszy budynek i tutaj taki, kurczę, jakieś drinki, bałagany, tego smg. Czemu, kurde, na tym, na froncie tego nie zrobili? Elegancja. Patrzcie, tu następne typy chyba idą na siłkę. No widzicie, co to za siłownia jest. Może siłownia jest spoko, też nie będę oceniał. Tylko typy, co tu chodzą. Co tu w śmietnikach słychać, patrzcie, z New Yorkera jakieś rzeczy latają. Tylko woda, bo to powiem wam, świeży towar rano jeszcze jest, trzeba by wieczorem obczaić, to można mieć jakiś pogląd. Tu jakieś taksówki, słuchajcie, trzeba iść bokiem, bo z rana. O, rejestrację, patrzcie, z jakiego kraju. Tu jest dosyć dużo ich. Ja pierniczę. Nie no, powiem wam, te bloki, no, no co tu mówi, to jest chyba 40 parę pięter, nie wiem, jak komuś się chce liczyć, to niech policzy. O, i co ja wam powiem, tutaj macie, patrzcie, stare bloczki jeszcze. Stare, no to mają, nie wiem, tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no z 15 pięter, a tutaj już pozycja, lecą, kurde, lecą na bogato, przestrzeń jest potrzebna. Tylko gdzie oni w ogóle ogarniają parkingi, przecież to będzie no lekka lipa, ale dziwnie to wygląda, trzypiętrówka, słuchajcie, i takie molochy powstające, no wariactwo, to jest wariactwo, zabetonowanie w ogóle miasta, nie, a ja już po prostu nie mogę tego przeżyć w ogóle, kto daje zgodę na to, o co w tym chodzi, no ale co mnie to obchodzi, no ludziom się to podoba, ludzie to kupują. Więc wiecie, deweloperzy lecą w tym kierunku. Betonoza, dalej lecimy. Dalej, więcej, mocniej, wyżej. Dobra, coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Ogólnie to chleba szukam. Spotkałem jakiegoś ziomka takiego, o, ale tam jak... No, powiem wam, patrzcie, te ostatnie piętro. No, kurczę, to takie dlatego. Dla Batmana, nie? Taki klimat. Tu wszystkie tak normalnie, a tamte już ostatnie piętro. Pewnie jakiś VIP tam, kurde, siedzi, nie wiem kto to, no ja nie jeszcze, ale w ogóle bym nie chciał absolutnie. Nie mój styl, mój styl to, słuchajcie, chata dziś rozwalona taka do połowy, fajnie, plaża, te sprawy, to mi jara, a nie, takie szalone apartamenty, no, to, no co w tym jest, co tu ludzi przyciąga, nie wiem, dobra, będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Nie no, obczajcie, co tu się w ogóle... Ach, co tu się porobiło. Normalnie jak jakiś taki amerykański square. Ludzie święty, ja wam powiem, ja tu się czuję jak taka Alicja w Krainie Czary. Normalnie jestem tak zagubiony. Nie ogarniam tematu cały czas. Tu jakieś pomniki, nie wiem. Nie. Ja pierniczę, ale powiem wam, jak ja to, jak w ogóle psychicznie ogarnę tą betonozę i w ogóle ten jak gdyby tą myśl tego architekta, co on tu chciał ogarnąć w ogóle za temat, no to ja już, kurde, chyba zrozumiem wszystko.
Ostro jest, powiem wam, ostro. Patrzcie, ten nawet to jest normalny, teraz taki mi się zrobił na kamerze. New York, New York, New York blask. Ale oni poszli, słuchajcie, patrzcie na ten budynek. No. Kortiaro jakiś, ja pierdziele, no, no jest bogato. Jest kurde grubo. Słuchajcie, zdecydowanie jakby ktoś mi puścił takie wideo, co ja teraz nagrywam, że i by podpisał, że to jest w Gruzji, ale ktoś, kto był tylko w Tbilisi, to by w życiu nie uwierzył, że to może być Gruzja. Absolutnie, no nie. No nie takie czary. Zaraz polecimy na plażę, ale cały czas szukamy tego chleba, chleba na śniadanko. Moją w ogóle uwagę teraz przyciągnął ten most, ten taki tutaj jest. Nie wiem, tu jest jakaś, słuchajcie, no jest jakaś taka, nie wiem, dzika boczna promenada, nie wiem jak mam to nazwać. Wygląda to nawet zacnie. No jakoś nowocześnie, nie? Zresztą patrzcie, tu jakieś liście takie zrobione. Tu może, słuchajcie, wyglądać to wieczorkiem też dosyć zacnie. Ten skwerek. Ale jak to patrzcie w Batumi, tu już niby skończone, szkło poleciało, słuchajcie, to jakiś jest Holiday Inn na pewno. A tu jeszcze patrzcie, jeszcze nie podokańczane wszystko, nie? Ciekawe, kiedy to miasto jak gdyby zakończy tą budowę, ja pierniczę, jakie to są kurde, wszystko molochy. Dobra, ja na początku takich, wiecie, tych filmów z tą betonozą miałem taką narrację, że o Jezu, że strasznie, że betonoza, co oni robią. No ale teraz chyba już zamknę troszeczkę jednak mordę. No bo ludziom się to może podobać, że mi to się nie podoba. Chociaż powiem wam, tylko krowa nie zmienia zdania, czy tam osioł, nie wiem jak to było. I powiem wam, no czym więcej się obcuje z tymi potężnymi blokami, no nie wiem, czy to już drapacze chmur można nazwać, od iluś są drapacze chmur, to wam powiem, że no nie to, żeby mi się to tam podoba, bo wiadomo, na jakiejś wiosce takie stare chaty to pewnie robią dużo większe, wiecie, wrażenie, jakaś palna masara chata, jakiś leżaczek, to wygląda pewnie zacnie, no ale to już też tutaj jakoś. Jeżeli już jest tyle tych bloków, to wiecie, to jakoś się łączy. Przed chwilą jakiś chyba pies taki czarny, słuchajcie, narodowości radzieckiej, wydaje mi się, chciał mnie zaatakować trochę, ale właściciel go tam ujarzmił. Ulala, tu jakieś, słuchajcie, centrum handlowe, jakaś plaza, blaza. Nie wiem co jeszcze. Jesteśmy na jakimś takim, no chyba główniejszym tym. Skwerku. O, jest ten, Carrefour. Ulala. Carrefour to może być dobra pozycja, ale ciekawe od której otwarte, bo ja powiem wam, wyszłem o 6 z chaty. Obczaić, tak wiecie, teren delikatnie, delikatnie, nieagresywnie na dzielni. I tak się włóczę już chyba 3 godzinę. Ale spokojnie, słuchajcie, tutaj wiecie. Dla włóczęgów to są chyba dobrze nastawieni i nie zawijają. Więc nie ma co się tam, nie ma co się załamywać. Ale coś mi się wydaje, że chyba Carrefour jest od 9, bo tam jakieś, no na pewno jakieś, no też nie powiem, poczciwe ludzie czekają, bo nie znam ludzi, nie będę też tak mówił, że to wszystko poczciwe, bo to później wiecie, przyjedziecie i powiecie mi w komentarzach, jakie śliskie typy się kręciły koło Carrefoura, a ja tu wiecie, na filmie powiedziałem, że to wszystko elegancja Francja, sika la flon, sika la fond, a to lipa, nie? Wiecie o co chodzi, no nie ma co też, nie ma też coś krosować jakiś tam, bo to wiadomo, z rana może być całkiem inaczej, a przyjeżdżacie wieczorem, a ta dzielnia to się może zmieniać diametralnie, wiecie, kobiety ręce wyciągnięte, czy tam faceci, wiecie o co chodzi, ręka wyciągnięta, chcą jakieś pieniądze od was, nie wiadomo za co tak naprawdę, chyba
za to, że oni żyją i wy żyjecie, jakiś tam podatek trzeba oddać, ale ja jestem przeciwnikiem. Kurczę, ale mi się to podoba, patrzcie jakie niebo jest nad Batumi piękne. Tu kobieta z dzieckiem, słuchajcie, jakiś zaraz wezmę ich, nakręcę ich od dupy strony, bo tak wiecie, od pyska to tak nie bardzo, ludzie nie chcą, peszą się, to wiecie, to niefotogeniczne. Idzie, patrzcie, z chłopakiem na tym, z maluchem, babcia wzięła dzieciaka na ten, na plażę, no i elegancko, nie? A nie, inne babki, buch, babka da telefon dzieciakowi i ten dzieciak siedzi na tym telefonie i później, wiecie, taki nerwowy, tylko w autobusach od razu te dzieci takie... Wiecie, o czym ja mówię, ja tam... Wiecie, ja nie ściemniam, ale ja sam zauważyłem, kiedyś jadę PKS-em, słuchajcie, do centrum, no i dzieciak miał taki ten... Dzieciak w wózku siedzi, miał taki tablet, ale taki wielki, no prawie jak telewizor w salonie, nie? No i z babką był, babka go chciała, wiecie, wysiadają, no chciała mu złożyć ten tablet, żeby na ten moment wysiadania z autobusu. Matko, byście zobaczyli ten pysk tego dzieciaka. Normalnie jak jakiś diabeł w niego wstąpił. Tak zaział, normalnie nie pokazałem wam swojej mordy teraz, jak to się wydarzyło, ale jak ja go zobaczyłem, tego dzieciaka, babka od razu odpuściła, od razu odbiła. Kurde, mówi, ja nie chcę mieć, wiecie, z dzieciakiem do czynienia. I w życiu nie oddały jej tego tableta. No to przecież to by potrwało, wydaje mi się, 5-10 sekund, jakby wysiadał, ona by mu oddała. Ale gdzie? Dzieciak nie oddał. Ja nie wiem, po prostu, gdzie ten świat zmierza. Nie no, to wyglądają świetnie, powiem wam, patrzcie jaki ten połysk, jak słońce tak uderzy w nie, nie? Ale patrzcie jakie to zużycie jest energii, przecież każdy z tych balkonów, no z tych apartamentów, no wydaje mi się, że to już możemy tak nazwać, bo to wygląda naprawdę zacnie, no zacnie, ale jestem nie? Patrzcie jednak jak krowa, zmieniłem zdanie, teraz mówię, że zacnie, a zobaczycie jeszcze ze dwa odcinki gdzieś tam w centrum nakręcę, to powiem, że no zarąbiście, to w ogóle wszystko tu pasuje, nie? Możecie mnie pojechać teraz, bo mega zmieniam zdanie, widzę. Strasznie, dobra. Lecę do sklepu, może zobaczę, która godzina. No muszę zrobić te zakupy, słuchajcie, no przecież... Nie wiem. Powietrzem nie można żyć. Tu wszystko śnięte, jak karpie, chyba od 9 tu wszystko rusza. Dobra, lecę. Jak coś, to jesteśmy w temacie. Mam nadzieję, że chleb mi się jakiś uda kupić, bo byłem w jednym markecie, słuchajcie, to jeszcze wam opowiem. Wy zwracajcie uwagę na to w ogóle, jak chodzicie po sklepach, bo nie wiem, czy wy jesteście świadomym klientem, czy nie. Słuchajcie, ja 6:10 wchodzę do sklepu marketu, a tam piece, od razu zwracam, słuchajcie, na takie uwagę rzeczy. Piece do chleba i takie, wiecie, wszystkie te powyłączane, a tam leżą w bemarach kurczaki, jakieś piersi z kurczaka, jakieś bułki, kiełbasy. Słuchajcie, no i co? Przecież oni tego dzisiaj nie upiekli. Jest 6:10, więc to wszystko jest z nocy. Ale pytanie, której? Kiedyś kupiłem taki chleb. I ten. I baba mówi, ja pytam się, wiecie, z rana byłem w piekarni, mówię, chlebek świeży? Z nocy. A ja mówię do niej, jak ona była taka cwana, ale której, kochana, której? No, głupio jej się zrobiło, bo na pewno nie z tej było, nie? Dobra, lecę do tego sklepu, nie będę was już zanudzał. Mam nadzieję, że otwarty. Patrzcie, ja tutaj tak chodzę naokoło tych apartamentów i tu jakiś kościół, wiecie, znalazłem. Se myślę, wiecie, wejdę na chwilę. Trochę wiary na mnie spłynie, ale zobaczcie, no mi się wydaje, że ten ksiądz już ogarnął temat i on wziął ten kościół, zamknął, żeby na kłódkę jest, zaraz wam pokażę, tam jest normalnie kłódka, policja jeździ. On zamknął ten kościół, żeby ta po prostu, no ci, no niewierni po prostu, niewierni z tych apartamentów, żeby to wszystko nie wtargnęło strasznie agresywnie, wiecie, tak z butami. Patrzcie, normalnie tam jest kłódka, no ludzie. Och, ale ja nie wiem, czy on nie rozumie, że wśród tych niewiernych jest możliwe, że taka jedna owieczka jak ja, która jest żądna tej wiary, tego namaszczenia. Nie no, obczajajcie w Tbilisi, jaki jest, słuchajcie, McDonald's. No, nie do końca jestem, wiecie, na tą sieciówkę tak pozytywnie nastawiony, ale powiem wam, budynek naprawdę dupę urywa. Kurczę, w takim tym, z taką, no, pewnie coś tu było innego. Tutaj taka fontanna,
Słuchajcie, elegancja, no kurczę, no. No wymiata, słuchaj, ta wymiata ten McDonald's. Tu jakiś cieć już pilnuje. Tu pierwsi klienci już, słuchajcie, uzależnieni od fast foodów chcą wbijać. Ziomek taki widać nieagresywny, pozwala kamerować. No ale jestem, powiem wam, no w lekkim, kurczę, szoku, że McDonald's tak może wymiatać, tak wyglądać. McDrive chyba lata już, albo i nie, bo tutaj patrzcie, ktoś władował się, a tu wyszło, że jeszcze nie halo. Fajna, fajna fontanna, tutaj może jakaś też śmigać. Zrobione, powiem wam, no, no z gustem. Z gustem. Tam wymiata ten, kurczę, budyneczek. Elegancja, ale wiecie, co jest najlepszego? Ten odcinek chyba zakończymy na znalezieniu drogi, a już jesteśmy blisko Kaczyńskich. Tutaj gdzieś ulica jest, słuchaj, ta Kaczyńskich. No nie ściemniam, absolutnie was nie ściemniam. Ja pierdzielę, ale patrzcie, o, ciekaw jestem, który ocenicie lepiej. Patrzcie, tutaj ten nowoczesny, taki jajo, nie wiem, jajo bajo, a tu w starym stylu jeszcze stary, pewnie stara kamienica. Patrzcie. No moim zdaniem ta kamienica skradła moje uczucia. Ale jaka jest też delikatnie taka, no coś z nią nie halo, nie? Ten dół fajnie, taki starszy. Wyżej, no jeszcze to gra. Ale wydaje mi się, patrzcie, jakby to nad tym budynkiem było dobudowane. Nie wiem, czy to jest tylko moje zdanie, ale tak mi się wydaje, że te raz, dwa, trzy, cztery czy tam pięć pięter jest dobudowane. Nieźle. Jak można, to trzeba, nie wiadomo, to pieniądz. No niestety, cholera, świat się, wiecie, świat się kręci dookoła siana tego. O, tutaj jaki zrobili dla dzieciaczków. Fajny park rozryweczki i to jest, słuchajcie, macie dzieciaki, to wbijajcie koło tego. To jest totalnie za darmo. Tam jakiś tatko chyba z dzieciakiem się buja. Tu jakaś mała zagubiona też sobie tutaj lata. Uj, tu patrzcie, chyba idę z kamerą. Kobita się zestresowała, zaraz dzieciaka schowa, bo sobie myśli, że to chyba jakiś taki koleś nie halo się zbliża. Kobieto, ja muszę wywiesić białą flagę. Ja tutaj absolutnie pozytywne nastawienie. Wow, patrzcie od tej strony, jak ten McDonald's wymiata. Co to w ogóle, jak ta, jak jakaś ten. Mi to przypomina, słuchajcie, nie wiem jak wam, taką kometę, jakby kometa uderzyła w ziemię, co? Patrzcie. No, kurde, nieźle, nieźle. Jak to, kurczę, pewnie drożej to kosztuje, bo jakie on ma odchylenie. Patrzcie, ile tutaj mu brakuje, żeby się spoziomować, jak to się mówi, nie? Jak to musi te ramię go trzymać. No elegancja Francja. I ten budynek, powiem wam, dzisiaj, no dzisiaj, jutro ja już stąd zawijam, no bo to jest drogie miasto, wiecie, mnie to, takiego buraka jak ja, to mi tu nie stać, żeby tutaj latać, kurde, całe dnie, no bo to są koszty, chyba żebym się gdzieś tu rozbił. Kurde, tu już jakaś akcja się dzieje. Dobra, zawijamy, słuchajcie, zawijamy się, bo zaraz nas zawiną.